Witam was wszystkich, moi kani widzowie, z tej strony MrZPP.pl i witam was z powrotem, zagrajmy w The Walking Dead Season 1. Tym razem będziemy grani w DLC 400 Days. Najwyższy czas, najwyższa pora, żeby w końcu zrobić ten 400 Days DLC. Już drugi sezon się skończył, a jeszcze tego nie zrobiłem. Więc teraz się tym zajmiemy. Jest to DLC, które mam przedstawić kilka postaci, które są pojawiają się w sezonie drugim. I to jest główne zadanie, że tak powiem, tego DLC. I prawdopodobnie jeszcze większym zadaniem było, żeby troszkę kasy wziąć i zaspokoić głód fanów pomiędzy sezonem pierwszym a drugim. Czy to DLC zaspokoi mój głód pomiędzy moim sezonem pierwszym a drugim, ponieważ drugiego jeszcze nie grałem? No, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Gra przystosowuje się do twoich wyborów. Historia zależy od tego, jak grasz. Telltale Games prezentuje. We współpracy ze Skybound Entertainment. Okej, tu jeszcze apokalipsy zombie nie ma. O, kiedyś świat tak wyglądał. Walking Dead 400 Days. Okej, chyba 400 dni minęło i mamy apokalipsę. Cool. Siema zombiaki. Zatankuj, następna stacja 45 mil. Drogo czytania mają. Nie wiem. Nie mam pojęcia. No, jakiś sub z ogłoszeniami. No i trochę tych ludzi zaginęło. O, biedactwa, zaginięci. Dzieci też, co wyglądają jak starzy ludzie. Piękne dzieci. Okej, tu już jest więcej kolorów. Więc zgaduję, że to już jest ważne. Mamy Vince, Wyatt, Shell, Russell oraz Bonnie. Musimy sobie wybrać postać, którą będziemy grać. Wybieramy sobie postać, którą poznamy. Każda postać ma swój mini epizod, powiedzmy. Od kogo ja bym tutaj zaczął? Zaczniemy od Vince'a. Wczytywanie. Damn it. I told you. I already told you it wasn't me, man. Man, come on. I told you like 20 times. I don't even know your brother. Wow, dlaczego się zabijacie? Nie róbcie tego. Grzeczni bądźcie. Jak wy się zachowujecie? Jaki wy przykład moim widzom dajecie, no? Będę musiał ocenzurować to strzelanie teraz. No. O, to jest ta apteka. To jest ta apteka, gdzie my byliśmy. W pierwszym odcinku? To znaczy w pierwszym epizodzie pierwszego sezonu? O, o! Rzuć na dach. Trafisz? O, trafiliśmy. Dobra, uciekaj. Muszę coś wciskać? Kurczę, tak dawno nie grałem Walking Dead, nie pamiętam nic. Okej, złapali nas. Więc dwa dni. Ale że co, że dwa dni w trakcie apokalipsy, czy dwa dni do apokalipsy? Nie wiem. Okej, wydaje mi się, że już od dwóch dni jest apokalipsa, tylko że ona jeszcze nie jest z apokalipsy, tylko zombiaki zaczęły się pojawiać. co wy robicie? What the hell, man? What? You know. Cut it out. Jesus, you guys. You gonna make me? Yeah. Hey, Vince. Justin's gonna make me. Uspokójcie się, debile. Tak ja bym powiedział, bym wyzywał ich i kazał im się uspokoić. Gdzie o debilu? How about you open a fucking window? It's a prison bus, asshole. The window. Hey, Justin. See that guy in the beat-up truck? I'll bet he lives in that truck now. You probably got his whole house, life savings, shit. I bet you stole his dog.
Okej, więc ten jest złodziejem. On jest gwałcicielem? Ale mamy bandę tutaj. I'm shocked. You were convicted, Danny. Gotta admit that much. Oh, come on, Vince. That don't mean I did it. My lawyer's gonna be hearing about it. Okay, nie podobają mi się moi koledzy z paki. I'm really missing my girlfriend right now. I'm guessing she's pretty pissed at you. It's worse than that, man. She won't talk to me. Haven't heard her voice in months. Dziwisz się? Najwidoczniej zdradziłeś ją z kimś i zdradziłeś z kimś, żeby to było karalne. I love her, man. What's it matter, man? You're headed to jail. Never heard of a conjugal visit? Danny, I know you don't realize this because you're you, but you probably ruined that poor girl's life, you piece of shit. Big talk from white collar back there. How many lives you wrecked, kid? Who cares? Okej, oni nadal się tam kłócą. Moglibyście przestać się kłócić? My tu mamy porządną dyskusję. Didn't you lose your shit and tell them you didn't know what you were doing? Or I'll set you up. I lied. Turns out I'm good at that. You lied on the stand? See, that's the kind of shit I could never do. O tak. Kodeks etyki i przestępcy. Nope. What then? It just ain't right. I gotta admit, I'd say anything to get out of doing more time. You guys are messed up. The criminal. You wanna know the funny thing? I don't regret any of it. I carried my victims for years. They knew what they were getting into. And now here I am, and there they are. And Wall Street assholes pulling the same scores are smiling on TV. Fuck that. Okej, czyli co, on nie był złodziejaszkiem, on był takim złodziejem z prawdziwego zdarzenia. Kradł pieniądze. Głównie. It was a really good pyramid scheme. Good shit is still shit. Fuck Wall Street. Fuck Wall Street. Fuck Wall Street. O mój Boże. Co to za... Co tu się dzieje? Co to za dziwni ludzie? Czemu oni tu są ze mną? Ja ich tu nie chcę. Oh, bitch. Damn, boy. Oh, when we get out of here, you, me and Vince, we gotta go into business, know what I'm saying? You know, I don't actually know a thing about you, Vince. Maybe he's a priest. Yeah, Father Vincent. I bet he touched a kid. Skłam, zabiłem kilku frajerów, o mój Boże. Robimy sobie reputację więzienną. Lion, are you? And how do you know? Dead serious. Dead serious. How'd they get you? Tossed the gun up on a roof. And? It was a good throw, and a roofer found it the next day. You gotta be kidding me. Man, you're bad luck, Vince. Bad luck, Vince. That's not bad. What do you think, Justin? Okay, oni nadal się tam kłócą. What the fuck are you gonna do about fuck you? It? Fuck me? Fuck you, motherfucker! Tak się nie robi, no co wy? Hey, get in there, man! Sit down, goddammit! Hey, let him go, man! Damn it, Crabtree! Don't make me come back there now! Czy tamci strażnicy nic nie zrobią? Fuck that! We gotta get in there! You do not wanna get in the middle of that shit, Danny! Bitch, you're the tough guy here! We gotta get in there, right? I'm not doing any more time to save some. Dobra, pomagamy. Help him, Danny. What's that? Speak up, boy. Kurde, łańcuch. Crabtree, I'm warning you one last time, goddammit. You gotta get in there. Get yourself in there and break that shit up. Oni są. O, wszedł. Myślałem, że są zbyt zesrani, żeby wejść. Let him go. Get in between them, goddammit. He's gonna kill that boy. Przywal mu. Crabtree? Last warning. Knock him out. Go, goddammit. Czemu mu głowę strzelił? What the fuck was that? Fuck. Jesus. What the fuck? On mu głowę strzelił. O cholera. God damn it, boy. Answer me back there. That guy's still alive. Get those cuffs off him, man. Okej, a tamten z przodu został uduszony czy żyje? What the hell was that? He made a move on me. Nikt nie musiał zginąć, zdecydowanie nikt nie musiał zginąć. Nobody had to die. This is what happens when you give guns to assholes. He's fuck. You gotta call someone, man.
What? I'm calling this in. Don't call it in yet. Just może jeszcze żyje, no i muszą kogoś... Chociaż nie, ten, do którego strzeliłeś, nie żyje na pewno. Głowę mu odstrzeliłeś. Ty, deklu jeden. Okej, gościu przesadza. Czemu mnie teraz zastrzeli? Nie chcesz? No. Uf. Zombiaczki przyszły. Hey, you gotta get us the hell out of here. We're not going anywhere. Fuck that. Get this bus moving. Hey, driver, let's go, man. We're staying right here. We're safe inside the bus. No to się powinien... Oh, bitch. Okej. To mi się nie podoba. To mi się nie podoba. Hey, you need to call someone. You hear me? We need to... Did he just bail on us? Co teraz? Okej, facet masz bardzo blisko niego. On cię zje pewnie. Jak on miał na imię? Justin? Justin? Miło było cię poznać, chociaż nie było cię miło poznać. Znajdźmy broń! A ten policjant miał broń. Bierz ją! Ja cię trzepię. Bierz. Okej, mamy strzelbę. Bach. Ha. Raz ciach, bach. Mhm. Tak to się robi. Czy mi tam zbełtłeś teraz? Może on ma klucze? Powiedz mi, że masz klucze. O mimo, że on się też zamieni. Must have left them up front. Bitch. Maybe we finally caught a break. Danny, hey, no. Buddy. Nie, no i po cholerę go wołałeś. A, to jest Danny, tamten drugi jest Justin, okej. O kurde. Tłum do nas przyszedł. A co, mam w nich strzelać? Nie wiem, jaki sens, żeby w nich strzelał. No i co ja mam teraz zrobić? Nie no, przez okno nie wyjdziecie, sorry. To nie ma szans. Właśnie chciałem to zrobić, ale... Dobra, co robimy? Co robimy? Poka, mamy wybór. Strzelaj! Miałeś w łańcuch celować, nie w nogę! Czy ja chciałem w nogę celować? Okej, odrąbałem mu nogę! Zostawimy go tam? Czemu go nie zebrałem?
Ja myślałem, że mógłbym go zabrać. O. Biedaczysko. Okej, więc tyle było z Winsem. Następnymi zajmiemy się w następnych odcinkach, a więc do zobaczenia. Bye, bye!